Witam tutaj, Folkmar. Tym razem bez siostry. Ogramy sobie dzisiaj gierkę Dawn of Man. Ja wam pokazać. Pewnie niektórzy kojarzą ten tytuł, ci, którzy nie kojarzą. Naprawdę polecam, jest to bardzo fajna gierka, taka, żeby się odstresować. Ta gra jest to gra strategiczna, w której zarządzamy naszym małym plemieniem. Staramy się, aby to plemienie rosło duże, zdrowe i przeskakiwało z epoki do epoki, byśmy w końcu wylądowali na epoce żelaza. Gierka jest jeszcze ciągle rozwijana, ciągle są dodawane nowe rzeczy, więc mam nadzieję, że w przyszłości dużo nowego kontentu dodadzą tej gierce. No ale cóż, pokażę wam o co tu mniej więcej chodzi. Tak, to weźmiemy sobie nową gierkę. Już tą gierkę trochę ograłem. Mam tutaj trzy tryby, czyli na przykład właśnie Continental Down, gdzie no, poziom trudności jest taki... Tutaj bardziej chodzi o tereny i to, jaką pogodę mamy. Że tak powiem, jest tutaj dość łatwy poziom. Oczywiście możemy jeszcze ustawić mod na normal, który no, pozwala nam zapauzować grę. No jest to wiele, wiele łatwiejsze. Mamy oczywiście poziom hardcore, który no cóż, jest cięższy, jest po prostu trudny. Ale żeby pokazać wam tą gierkę, cóż, mogę pokazać na łatwym, ale łatwy już parę razy przeszedłem ten łatwy poziom, więc może zaczniemy sobie od już takiego, że powiem, wyzwania trochę cięższego. Tutaj teren będzie się różnił tym, że rośliny będą rosły dłużej i warunki klimatyczne będą cięższe. Cóż, wybierzmy sobie teren, dwa jeziorka, zchillowane jeziorko, zamrożona co? Dalej, dolina. Mountain Confluence, nie wiem. To znaczy górski Confluence, nie wiem, będę musiał sprawdzić. Otóż może weźmiemy sobie Frozen Valley, jak nazwiemy nasz settlement, naszą wioskę nazwiemy Radom. Tak. Game mode. Radzę rozpoczynać, możemy rozpocząć w dwóch trybach, możemy rozpocząć już jako settled, czyli już mamy już jakieś małe osiedle, a możemy rozpocząć grę jako nomadzi, czyli nie mamy żadnych budynków, mamy więcej resursów i możemy wybrać, gdzie chcemy się ulokować. No dobrze, więc rozpoczynamy. Klik. Ta gra jest fajna pod względem tego, że że nie mamy takiego, nie ma nacisku na jakby to powiedzieć, nie ma takiego mocnego nacisku na ten ciągły rozwój i tak dalej. Jest nacisk na rozwój, ale nie jest to wymuszone. Tak samo jak na przykład nie... fajną opcją jest to, że nasza wioska może się rozwijać poprzez zwiększenie ilości budynków mieszkalnych, czyli zwiększamy ilość budynków, wtedy przychodzą nowi ludzie albo rodzą się dzieci. Jeżeli nie mamy nowych budynków mieszkalnych, to w tym momencie, że tak powiem, zatrzymuje się wszystko, czyli znaczy na zasadzie, że nie przybywają nowi ludzie, ani nie rodzą się dzieci. To jest... Podoba mi się ten koncept, gdzie podobną grą była gra Banished, która opiera się więcej na podobnej zasadzie, że budujemy osadę, tylko że tam ludzie przybywali, znaczy nomadów można było przyjąć, a ludzie się rodzili, więc musieliśmy, to było tak, że musieliśmy budować budynki, ponieważ mieliśmy więcej ludzi. A
Tutaj nie mamy ludzi, dopóki nie zbudujemy tych budynków, co jest moim zdaniem taką fajniejszą, spokojniejszą opcją. No i cóż, tutaj mam naszą grupę, zastopuję. Zaznaczę ich sobie, żeby ich nie zgubić. No i cóż, no jedną rzeczą charakterystyczną dla tej gry jest to, że tereny bazowe są bardzo zróżnicowane, więc naprawdę trzeba znaleźć dobre miejsce, aby zbudować w miarę duże osiedle, ponieważ potem będziemy potrzebowali te osiedle ufortyfikować. Osiedle, siedlisko. Będziemy potrzebowali je ufortyfikować i no niestety, jeżeli są jakieś większe górki, dołki, no to jest raczej kłopot z tym. Kłopot jeszcze z tym, że coś, co mogliby naprawdę popracować mocniej na tym, to aby na przykład dalej można było odsunąć kamerę, albo gdyby istniała minimapa. Bardzo by to pomagało. O, widzę, że tutaj chyba te tereny będą w miarę dobre. Zobaczmy jeszcze. Rozejrzyjmy się. O, tutaj to miejsce nie jest złe. A, możemy włączyć sobie Primal Vision, tak zwane, który pozwoli nam na lepsze widzenie zwierząt, miejsc, w których możemy zebrać materiały, na przykład patyczki. O, właśnie teraz kliknąłem i straciłem swoich ludzi. Mam nadzieję, że ich odnajdę. Aha, chyba w tą stronę. Jest! O, dobra, udało się. Zobaczmy tutaj, czy są jakieś. Trzeba spoglądać na różne na przykład minerały, które będą potrzebne w kolejnych epokach. Cóż, no tak, z tej strony nie ma raczej ciekawych terenów na rozwój. Niestety, no te. Mimo wszystko, że jesteśmy tuż nad morzem, to te tereny są wszędzie górzyste. Wszędzie są po prostu. Ach. Możliwe, że to jest. Że twórcy utrzymują koncept tego, że może właśnie odeszły lodowce i pozostawiły takie nierówności terenu. No cóż, to jest ciekawy koncept. Tłumaczyłoby to te wszystkie nierówności. Dobrze. Kurczę, no to miejsce nie jest głupie. Ten narożnik, z dwóch stron mamy wodę, to nawet na przyszłość fortyfikacja byłyby łatwiejsze do zbudowania, choć z drugiej strony to osiedle nie byłoby za duże. Tutaj nawet nie jest źle. O, nawet niebrzydki teren, niebrzydki. Ona taka dre. O, chyba. Oj, chyba mamy zwycięzcę. Dobrze jest też osiedlać się niedaleko wody, ponieważ zwierzyna przychodzi do wody i tą wodę pije, więc to są dobre tereny, w których możemy polować. Tak, to nie jest złe miejsce. Może się osiedlimy tutaj. Właśnie, jak wygląda sytuacja z różnymi minerałami, składnikami? Trochę miedzi, trochę cyny. No, słabo z żelazem. Tak, żelaza praktycznie tutaj nie ma. A nie, jest jedna kopalnia, dwie, trzy. O, to ja tu widzę, to już o wiele lepsza. Tak, więc chyba przeniesiemy się tutaj. Nawet można by się w tym miejscu ulokować, nawet rozbudowując się dalej, można by. Tak, to nie jest złe miejsce, więc wybraliśmy naszych ludziów. I przeniesiemy ich tutaj. Zobaczymy, czy. A tak. 1, 2, 3, 4. Możemy zwiększać prędkość rozgrywki. Większość czasu będziemy grali na prędkości 8. Zobaczmy, gdzie są nasi ludzie. Choroba, są dość daleko. Może być kłopot. By nie umarli z głodu w czasie tej przeprawy. Bo też tak może być. Umrzeć z głodu, być wymęczeni.
Tak, ta wyprawa może nie zadziałać. Więc choć z drugiej strony, że damy radę, może dadzą radę, zobaczymy. Dobrze. Trochę to potrwa. Pierwsze co trzeba będzie zbudować. Dobrze, że śnieg jeszcze nie pada. Tak, mamy tutaj trochę patyków. Patyki są niesamowicie potrzebne. Oho, niedźwiedzie. Dobra, jakoś damy sobie radę. Co tam jest za górką? Nie, takie tereny dość mocno nierówne. No dobra, więc ruszamy. Może niedługo tu się przemieszczą. Oho, już zaczął padać śnieg. Już tutaj. Góry, doły. O, dobra. Możemy ustawić kamerkę. Co zrobi? Niedźwiedź zabił lwa. Tak, są tutaj takie właśnie. Takie sytuacje. Dobra, więc pierwsze co zrobimy, to od razu postaramy się wybudować dwa domy. W tej grze jest tutorial, który tłumaczy podstawy, ale niestety błędem jest. Niestety jest dużo mechanik, które ten tutorial nie tłumaczy i trzeba się samemu domyślać. Może w trakcie gry przedstawię coś. Dobrze, pierwsze co zrobimy, to zbieramy, wyznaczamy miejsce, w którym nasi ludzie będą zbierać patyki. To jest fajne, bo oszczędza nam to całego takiego mikro zarządzania. Może wyznaczyć, ile osób będzie zbierać te patyki. Na razie jedna osoba. Nie jest źle. Niech ktoś odpowiada za łowienie ryb. Niestety w tej grze łowienie ryb jest strasznie dziwne zaplanowane, ponieważ no cóż, widzimy, ojej, o, dużo ryb, 100%, ale to bardzo szybko to będzie znikać, bardzo szybko. Patyki, to co by tu było jeszcze potrzebne, no cóż, pierwszym, tak, będziemy potrzebowali miejsce, aby składać te patyczki, które będą znajdywać. Jeden wystarczy. Miejsce na kamień i krzemień, który będzie potrzebny na początku. Tak, potem co będzie potrzebne? Będzie potrzebny może nie storage tent, na razie sobie spokojnie z tym damy raby. Spokojnie sobie damy bez niego rady. Ogniska, aby ludzie mogli sobie tworzyć jedzonko. I crafter, który będzie robił narzędzia. To bardzo ważne. No i jeszcze są potrzebne 2, 4, 6. Tutaj na razie zaczekamy z konstrukcją tego, ponieważ mamy tylko dwie suche skóry. Więc no, ruszamy. I nasi ludzie od razu biorą się do roboty. Co najprościej? Budować składowisko. Zbierają patyczki. Możemy zaznaczyć dwa razy klikając oba budynki. Ustawiamy na wysoki priorytet, żeby jak najszybciej ludzie budowali. Tu już mamy dwie skóry, tu mamy dwie skóry. Potrzebne patyki. Patyki są zawsze potrzebne. Wyznaczymy nawet dwie osoby, bo dzieci mogą zbierać patyki. Niech dwoje dzieci niech zbiera patyki. Tutaj nasz Banmek łowi ryby, bo jako jedyny ma chyba harpun. Tam mamy świnki, tu mamy niedźwiedzie. Dobrze, niedźwiedzie nas nie atakują. O, mamy. O, już 10 patyków zebraliśmy. Tak. Mamy już 10 patyków, więc zdobyliśmy punkty wiedzy. O, mamy też namiot. Punkty wiedzy zdobywamy za robienie. Robienie czegokolwiek. Tak, za zbieranie odpowiedniej ilości materiałów, czyli powiedzmy 10, 100, 1000, budowanie odpowiednich budynków i dzięki punktom wiedzy możemy odblokowywać kolejne technologie, które pozwolą nam, jeżeli odkryjemy wszystkie technologie, możemy potem przeskoczyć do następnej epoki, zbierając już 15 punktów. Na początku to idzie w miarę szybko, ponieważ robiąc cokolwiek zbieramy te punkty momentalnie. Kłopot jest w tym, że w kolejnych epokach już
trwa to dłużej, ponieważ te wszystkie czynności są takie. O, nie mogę zrobić ogniska, bo nie mają kamienia. Te wszystkie czynności są takie dość. Znaczy, no, już w następnych epokach ciężej jest to zrobić. Musimy odblokować nowe technologie, produkować nowe rzeczy, aby te punkty nam szybciej narastały, co jest trochę czasami bez sensu, ponieważ tworzymy jedne narzędzia i powiedzmy, możemy stworzyć nowe narzędzia, czyli musimy wydobywać powiedzmy jakieś minerały, ale co jest po prostu zajmuje więcej czasu. Jest to więcej roboty, ale na przykład te narzędzia nie są o wiele lepsze niż narzędzia z poprzedniej epoki, więc jest to takie trochę, trochę bez sensu. No cóż, no, tworzymy te nowe narzędzia tylko po to, żeby wybić się do nowej epoki, tak? Aha, tu był tylko jeden kamień. Super. Tym całym. Zbiorowisko kamieni. Gdzieś jest jakiś kamień? Nie. Potrzebujemy takich kamieni, które oni będą mogli zbierać ręcznie. Nie, to muszą. Potrzebują kilofów, tu potrzebują kilofów, tu potrzebują kilofów. Na cały stos kamieni znaleźli tylko jednego kamienia. Och. Tyk, tyk. Czy nie ma gdzieś jakiejś kubki kamieni, którą da się podnieść? Bez kilofa. Tu nie ma, tam nie. O, jest. Ktoś to zbierze i zrobi to ognisko. Co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali tworzyć skóry, więc co zrobimy? Wyznaczymy miejsce, w którym będą się odbywać polowania, czyli tak. Poszukajmy gdzieś miejsce, gdzie przebywają zwierzątka. Też moglibyśmy się zająć niedźwiedziami, no ale niestety. No zobaczmy, ile ten niedźwiedź ma życia. No i chyba dadzą sobie radę. Możemy zaznaczyć zwierzęta i po prostu zaznaczyć, aby polowano na nie. Albo możemy wyznaczyć region, w którym łowcy będą cały czas polować na zwierzynę. No dobra, no zaczynamy. Zobaczymy, czy ktoś coś upoluje. Niestety mam tylko noże i dwie włócznie. I chyba jeszcze nawet harpun. No, jeden harpun. Zobaczmy, może coś zapolują, może nie zapolują. Zobaczymy. Najlepiej, gdyby teraz zapolowali tego misia, to mieliby większe szanse, bo jest dość ranny. A młode nie zaatakują. O, przeżyliśmy zimę, więc mamy kolejny punkcik wiedzy. O, zbudowaliśmy ognisko. Mamy jeszcze jeden punkcik wiedzy. Super. Jeszcze jeden i możemy pierwszą technologię odkryć. No tak. Dobrze, więc. Och, potrzebujemy. Będziemy potrzebowali flintu, czyli krzemienia. Zobaczmy, czy są tu gdzieś jakieś złoża krzemienia, które można podnosić. Jakieś więcej. Aha. Oho. Kłopot, już mamy kłopot. To jest trochę daleko, w rzece nic nie ma. Nie, to jest kopalniany krzemień, tu też. Cóż, dopóki nie zrobimy narzędzi kompozytowych, to niestety nici z wydobywania krzemienia. O, dobra, są dwa stanowiska. Hyc. Ktoś może zacznie zbierać krzemień. Niestety nasi ludzie już nie mają narzędzi. Będziemy potrzebowali skóry. Dlatego ustawiłem suszarnię do skór. A najlepiej dwie. Ho. Dobra, pierwszy punkt. Suszarka na jedzenie jest zazwyczaj czymś, za czym idę na początku. Ponieważ pozwala nam przechowywać jedzonko na dłużej. Chyba tak zrobimy, ponieważ nie mamy craftera, więc póki co nie pozwoli nam to na
budowanie czegokolwiek, bo nawet jeszcze nie mamy skór. Chyba się zagmatwałem. Ale tak, nie ma co robić kościanych narzędzi, ponieważ nie mamy nawet miejsca, w którym moglibyśmy je robić. Niestety chyba ludzie moi nie mają nawet... No nie, dwóch ma włócznie. I niedźwiedź mi uciekł. Dobrze, chyba tym co zrobię. Wezmę po prostu ludzi i można ręcznie im kazać atakować zwierzynę. Oj, dobra, zobaczmy. Dobra, rada. Dajcie, dajcie, dajcie. O, jest. Dobra. Czyli tego niedźwiedzia już można złapać. To jest, co to jest? Tak. Jakieś dwie młode hieny, co by się nie podoba. Ale też można by na nie zapolować. I tego młodego niedźwiedzia też. Nie, dobra. Na razie wystarczy. Rozbijamy się dalej. Ludzie będą mogli użyć skór i mięsa. Będzie potrzebne. Bardzo potrzebne. Tak, chyba wyznaczymy jakiś teren łowiecki. Szkoda, bo nie ma tutaj na razie za blisko żadnych zwierząt. Więc wyznaczę ten teren tutaj, ponieważ tutaj coś czasami hasa. To się uda, może nie? Zobaczymy. Przepraszam. No cóż, no ale na tym polega ta gra, że dużo czasu się czeka. I na przykład, aha, czyli nie mamy... Nie, mamy noże. O, super. Więc mamy tutaj skórę, mięso, kości. Idealnie, więc już zaczną, powinni zacząć znosić. Tutaj mamy ilość pracy, czyli... No, tak. O nie, Mary dostała infekcji, więc marnie to widzę. Tak, o, świetnie, skóry się suszą, więc można by już na wszelki wypadek od razu zaznaczyć. Tak, mamy już mięso, trzeba by je wysuszyć. I ryby, to wtedy dłużej. Każdy przedmiot ma tutaj swój okres ważności. Czy to jest jedzenie, czy to jest drewno, czy to jest budynki. Budynki też po jakimś czasie będą się rozpadać. Dobrze, więc zróbmy produkcja. Crafter, jeżeli będzie można, niech już craftują coś, jeśli da. O, to już znieśli patyczki. Co mogą, to znoszą. O, super, już mieliśmy dwie suche skóry, super. Crafter, czyli trzeba będzie robić narzędzia i ubrania. Dobrze, 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 dobrze. Hyc! Super, więc tak ustawiamy. Automatycznie, prawym klikając, ustawiamy automatyczne robienie, czyli na przykład będą robić je... tutaj możemy... O nie! O nie! O nie, 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 tylko nie, tylko nie lwy! Nie, Kramek nie żyje! Nie uciekaj! O nie, mam nadzieję, że te lwy nie będą nas gonić. Choroba, że akurat musiały się tutaj zebrać. Jeszcze hien, bomba. No ale tak to bywa. Mam nadzieję, że... Mer trochę się, no nie dość, że miała infekcję, to teraz jeszcze ją pochlastali. Idź się napić. Jak ktoś robi narzędzia. No cóż, no i spadła nam ilość ludzi, więc zbudujmy kolejny namiot. To może więcej osób przyjdzie. Możemy sobie obracać tymi domkami, to jest fajnie. Dobrze. Uuu, pięknie. Elasmoferium. Czyli wielki włochaty mamut. Nie, nawet nie, włochaty mamut. Włochaty, przepraszam, nosorożec. Włochaty nosorożec. No, Akedant. Teraz ty masz infekcję na litość boską. Dobra, budujemy kolejny dom. Co pozwoli nam na osiedlenie się większej ilości osób.
Przydałby się nam dodatkowe 3 osoby, na dodatek każdy dom przechowuje. Można im zapolować. Każdy dom przechowuje pewną ilość materiałów. Nie podobają mi się te lwy. Naprawdę mi się nie podobają. Nie idź tam, nie idź tam. Rusz się gdzie indziej. Nie wiem, zrób coś innego. Idź się napić, o. Choroba. W pełni, ten w pełni. No dobra. No na litość boską. Nie, nie, Tarzor! Uciekaj! O nie, zabili mi... Akent! Zabili mi Akenet! Akedant! Jasna choroba. Dobra, przyspieszmy to trochę, może w końcu ktoś przyjdzie. A litość boską! Co tu się dzieje? Dawać, dacie radę, dacie radę! Jest! Dobrze. Ach, dobra. Teraz chyba zaczniemy robić kościane włócznie. Mają większy. Mają lepsze statystyki i harpuny. Kości trochę mamy. Dobrze. Można to zabrać? Nie można. Tak, na przykład widzimy, że rośnie sobie tutaj zboże. Niestety nie możemy go zabrać, bo jesteśmy technologicznie do tyłu. O Boże, ale są przeciążeni. Pracą 260, jest. Dobra, powiedzmy tak, odblokujmy te kamienie. Usuńmy to. Patyki niech zbierają, ryby niech łowią. Teraz, ile osób zbiera patyki? Dwie, nie potrzeba. Co tu jeszcze mamy takiego, co... No i już nic. Co to są? O, tu tego lwa mogą obrać. Widzę, że są pokonane przez... A, widzicie, że zwierzątka mają różne kolory. To pokazuje, jakim zagrożeniem są zwierzątka dla naszych ludzi, osiedleńców. Czerwony, jak się domyślacie, jest, oznacza niebezpieczeństwo. Wysokiej klasy niebezpieczeństwa. No dobrze. No tak, zaczynaliśmy z 6 ludzi, mamy 4. Z czego to jeden mężczyzna, 3 kobiety. Jeden starszy. Dzieci już nie mamy. Wszyscy dorośli. No cóż. O. Kupiec. Przybył kupiec, który można sprzedawać różne towary albo wiedzę, ale niestety liczą sobie za wszystko jak za zboże. O, powiedzmy, tutanina kosztuje jeden, a dwie kosztują już 3. No to jak widzicie, przelicznik jest bardzo ciekawy. Tak, mamy 280 robót. O co chodzi? Polowanie. Hieny. Czemu mieliby polować na te hienę? Nie wiem, skąd to się wzięło. Zobaczmy jeszcze. O, już się zmniejsza powoli. Ktoś poluje, ktoś obrabia, ktoś łowi ryby i ktoś zbiera krzemień. O, dobrze. Mamy nową osobę. Niech się od razu bierze za robienie. Co to było? Aha. Megaloceros. Megafauna obowiązuje. Sowicka. O, będziemy mieli lepsze włócznie. Super. Dobrze. Mamy miejsca na 9 osób. Mamy jeszcze na 4 osoby dodatkowo. Super, mamy już skóry. Mamy, no to nie jest tak źle. Już trochę mięsa też mamy. Możemy ustalać limity. Może nie resursów, a... O! Zarządzanie. Limity. Możemy ustalać limity najróżniejszych resursów, które tutaj mamy. Co później jest przydatne. Na przykład jeżeli ustawimy na 100%, to znaczy, że będą produkować na tyle, na ile jest ludzi. Aha, i zaczyna się zadymka. Świetnie. Cóż.
będą się musieli chować. Dobrze, że zbudowałem w tym kierunku wyjścia. To przynajmniej nie nawieje im do środka. Skóry sobie schną na mrozie. Temperatura minus 14. No to już jest całkiem zimno. I jedno ognisko. Ludzie używają patyczków do... No tak, no storage slots left, co oznacza, że musimy zbudować magazyn. Namiot magazyn, o, to zbudujemy sobie go tutaj, o, cyk. Będzie przy crafterze, więc nie będą musieli daleko biegać po materiały. No dobra, temperatura nadal zimno. O, już się robi coraz cieplej, jesteśmy w połowie zimy. Trochę mięska mamy, ryby trochę mamy. Sobie ładnie schnie na mrozie. Co robią moi ludzie? Poszli polować. O nie, 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 trezor, trezor, nie, 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 nie zamarznij, proszę, nie. Szybko, szybko, do namiotu, do namiotu. Hyc, dobra, może przeżyję. Nie, a kurczę. No niestety, jak klikniesz, to może to spowodować, że postacie wyjdą z namiotu. O, dobrze. Chciałem tylko zobaczyć, jak wygląda jego... Dobrze, tak możemy zobaczyć, jak wygląda jego stan. Cieplej, już nie jest taki zmęczony. Jest mocno poobijany, nie wiem dlaczego. Może z kimś walczył. Dobrze, musi tylko zjeść i się napić. Dobra, Razor, o, niezadowolony. A, oczywiście, spadły mu morale. Mamy taką mechanikę morali, czyli to jest bardziej... odpowiada za to, czy jeżeli ludzie są szczęśliwi, to będą wykonywać rzeczy znacznie szybciej. Różne zadania, jeżeli mają niskie morale, no to niestety zadania będą wykonywać gorzej. Dlatego na przykład postawimy tu sobie święty kij z głowami, z czaszkami, do których ludzie będą mogli się modlić. I to jest super, bo wtedy wzrosną im morale. No niestety, no, Trazor jest bardzo niezadowolony, no, życie, no, nieźle go poobijało. No, dobrze, mamy, tak, mają miejsce, gdzie mogą się modlić. To krzywego patyka z czaszkami. O, mamy nową technologię. Dobrze, możemy... albo robić narzędzia z krzemienia, albo... zacząć już... udomawiać psy, które później będą pomagać w polowaniach, jeżeli je wytrenujemy. Tak, chyba tak zrobimy. Niech najpierw przyjdą nam pieski, a potem zajmiemy się ich trenowaniem, a potem zajmiemy się narzędziami kompozytowymi. Dobra, tu mamuta. Ciekawa opcja, jeżeli zaznaczymy na przykład, aby ludzie polowali na coś, to po, sami wyznaczą, automatycznie wyznaczy się, ile osób będzie potrzeba do tego zadania. Mam tu wielkiego mount. O nie, wilki teraz. A, jest ciekawa rzecz, że zwierzęta mogą na przykład atakować wioski. Wiemy o tym znacznie wcześniej, więc mamy tutaj na górze parę plusików. Na przykład tutaj zaznaczając możemy ustawić sobie ładniki. A możemy też kliknąć rożek i dmuchnąć wróg. Wtedy ludzie zaczną zbiegać się do wiochy i przygotowywać na atak. Wezmą co będą mieli tylko pod ręką. Broń, nie broń. Widzimy, że wilki idzie już stamtąd, więc zaznaczamy ekipę i atakujemy wilka. I po wilku. Kryzys zażegnany. Ludzie mogą wyjść z namiotów. Mamy jakieś dzieci? Nie, nie mamy dzieci. Gdybyśmy mieli tylko dzieci, to one uciekłyby do namiotów. A dorośli, zdolni dzierżyć broń, ruszyliby na atak.